powodzę pan ma jeszcze raz. Tam jest ten czerwony chyba. Czy nie wiesz? Możecie państwo przyjechać, wziąć go z domu. Na kanał wjedziemy. Wóz musi być taki, że jak w niego wsiądę, to wszyscy muszą widzieć, że w nim siedzę, rozumiesz? To znaczy jak? Reprezentacyjny. Co, znaleźliście coś? Nie lepiej coś praktycznego? Praktycznego to ja mam dostawcza. Ty, zajrzyj na podstawę. Ja się na tym nie znam. Ja jestem inżynierem dróg i mostów. Ale zawsze inżynierem. Ja tam nie uznaję tych specjalności. Sam z lekarzami. Lekarz od tego, lekarz od tamtego. A pańki to mi pana chowa musi sobie w potrzebie. Pod to, bo to mi się podoba, tylko żeby to nie było zwierzchu odpracowane, ale w porządku. Można, proszę pana, tam? Można. Na to i latarkę. Na świecę pan, panie znawcu. Ty, Antek, ty się nie wygłupiaj. No. Ja w życiu nie wsiądę do czegoś takiego. Ja nie potrzebuję, żeby mnie paluchami wytykali potem jak jakąś chłopską ambasadę. Ej, co ty byś w końcu chciała? To nie, tamto nie. Ja bym chciała, rozumiesz, mały sportowy samochodzik, rozumiesz? Porsche na przykład, tak jak Rodowicz, no. To tutaj takich nie ma, to nie jest salon w Paryżu, tylko handel starzyzną. Co ja będę tu zaklepiać? Przecież jeżeli tam jest jakaś wada, to ukryta i wyjdzie dopiero w eksploatacji, nie? Dawaj pan. Chce pan motorower Komar. Zaraz za 2 złote. Zaprowadź pan. No. Panie, żebym ja pana zaraz tutaj... Pan to mnie może, wie pan. No to jak prawdę, to jest! No nie wyszli, nie chłódźcie, tylko kupcie Warszawę. No. Wóz przestronny, wygodny, elegancki, owszem. A jak siedzisz za kierownicą, to z sobą jak na koźle. A tak jak podjeżdża, zaproszę, że jak Stefan, to nie ma nic do gadania. A czy ojciec wie, że teraz w dobie kryzysu energetycznego Fiat 126 jest najbardziej poszukiwanym wozem do Europy? Dobra, do Warszawy. To nie jest Warszawa, tylko Wołga. A to nic, ale też przestronny, elegancki. Chodź na tu. Co ja tam będę zaglądać? Zobaczmy. Ja nic tutaj nie widzę, ale wydaje mi się, że jest w porządku. Bardzo pana przepraszam, że pana tak tydzień temu potraktowałem, ale sam pan rozumie, kręci się tyle tu różnych oglądaczy, dotykaczy, to się wnerwiłem. Ale teraz po rozmowie z tym panem widzę, że sprawa nabiera rumieńców. Nic nie szkodzi, ja rozumiem pan. Stefan, to wy się tu przejdźcie, pooglądacie, a ja z panem przejdę do konkretu. Ty, Antek, to ja idę ze Stefanem. Mnie ta transakcja nie interesuje. Czy byś chciała, żebym ci dał poprowadzić? Ale ja wierzę w specjalistów, a to nie jest moja dziedzina. O, dzień dobry. Życzy pan sobie ekspertyzy? To pani? A co? Zdziwił się pan? Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Ekspertyza samochodowa też mi nie straszna. A co, zmienił pan małżonkę? Czy małżonka zmieniła figurę, że... Nie, to moja szwagierka. Bardzo udana. No, a ile pani by mi dała? A no, ja myślę, że są jakieś stawki ustalone przez PZMO. Nie, lat, złacie, lat. Lat! 33. Skąd pani wie? Widziałam panią 40 lat. A, to nie trudno. Tak, proszę pani, na swój wygląd trzeba zapracować. Tyle, że teraz mam lekką pracę. To pani zna się na samochodach? Nie, na klientach. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Przede mną tu pracował docent, doktor, inżynier, 3-krotnie habilitowany z mechaniki samochodowej. Też nie miał frekwencji, więc zaangażowano mnie za pół ceny. A ja w tym czasie wykonuję prace zlecone dla spółdzielni Dzianina. Niech to pan się odwróci plecami. A tak, trzeba jeszcze podciągnąć. Specjalizuje się w plecach. Rękawy są intratniejsze, ale bardziej pracochłonne. Ja myślałem, że taki ekspert to ma urwanie głowy przy takim ruchu. Wszyscy tak myśleli. PZMOT, prasa, opinia publiczna. Ale życie okazało się silniejsze. Z 3 powodów. Sprzedający nie chce, żeby mu ekspert zaglądał pod maskę.
a kupujący podejrzewa, że ekspert jest na procencie u sprzedającego. A poza tym wszyscy wierzą tylko najbliższej rodzinie, która nie ma zielonego pojęcia o samochodzie. Państwo sprzedają czy kupują? Mój mąż kupuje właśnie. Tak. A czy ma antypicownika? Słucham. Antypicownik. Specjalista od walki z picownictwem. Nie rozumiem. Proszę państwa, człowiek sprzedający samochód, aby uzyskać korzystną cenę, poddaje go tak zwanej picuwie. Trochę poleru, wyprostowanie kapsli, wypędzelkowanie lakieru, cofnięcie licznika. Jednym są picuwa. Ma na celu ukrycie wad i rzeczywistego zużycia samochodu. Ale już stary Klauzewicz uszył. Kto? Klauzewicz. A. Napisał książkę o wojnie. Otóż uczył, że każda broń powołuje do życia antybroń. Miecz tarczę powołuje. Bomba schron. Głowica antygłowice i tak dalej. A picowanie powoduje antypicownictwo. Tak. Tu po tym placu krążą dziesiątki antypicowników. Praktycznie odkrywają, proszę pana, każde malowanie, każde pędzelkowanie, każde prostowanie. Im samochód lepiej wygląda, tym bardziej podejrzany. Ostatnio doszliśmy do tego, że szansę ma jedynie samochód stary, zniszczony, z podpryskiwanym lakierem. Takie samochody idą jak nowe, więc czy państwo mają takiego antypicownika? Nie, a może pani mogłaby nam kogoś polecić? Owszem. Panie Władku? Panie Władku! O, skończył pan już przy tym Volvie? Skończyłem, nie wytrzymało drugiej próby. Idziecie, niech pan tu idzie. Wybitna siła. Pan pójdzie z państwem. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, proszę pana, niech pan się jeszcze odwróci plecami. Oj, widzi pan, zagadałam się, zrobiłam za dużo, trzeba będzie spuścić parę oczek. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia państwu. Ja już przegrałem. Trzy razy go przekuwałem. Kochana, nic nie powiem, nic nie wiem, tajemnica zawodowa, no. Ty, Antek, słuchaj. Tu jest taki specjalista, słuchaj, tak, antypicownik, rozumiesz? Na słabość. Przez PZ Moti, on jest żadnej od tego... Żadnej rozmowy nie ma, samochód jest kupiony, proszę odejść, ja się nie tam wtrącać. Siadaj, tutaj jedziemy. No bardzo pana przepraszam, ale sam pan widzi, mąż już kupił. Ryzyko zawodowe. Stefuś, to pa. Do zobaczenia w domu, pa. Niezły wóz, co? Nie ma dobrych wozów.